Thank you, boys. Fernando is faster than you. We keep on working. We do our thing. Won't get a comment, double crew. Cause I don't go outside for nothing. No one's gonna make me leave this room. Oh no, they can't tell me nothing. No way. Witam wszystkich bardzo serdecznie na Grand Prix Niemiec. Jak widzicie, 23, więc bardzo odległa pozycja. Za nami jest tylko Kartik Jan, który w sesji kwalifikacyjnej był gorszy ode mnie. Z Bogacona Mieszanka startujemy. Tutaj będzie naprawdę bardzo ciekawy Pietrów. Bardzo dobrze wystartował Pietrów. Ja go praktycznie nie umiem dogonić. Więc co tutaj się dzieje z Williamsem tutaj od wewnętrznej? Bardzo dobrze kontakt z Rosbergiem, ale tutaj było naprawdę bardzo niebezpiecznie. Hulkenberg, Felipe Massa jeszcze z przodu. Tutaj bok z Rosbergiem, bok z Felipe Massą. Tutaj tak samo opóźniamy. Delikatnie hamowanie i już jesteśmy na pozycji 11, tak więc całkiem niezły start. Start z 23 pozycji, dlaczego tak odległa pozycja? Zobaczymy Perez i kontakt tutaj z Maldonado, tak więc całkiem nieźle. Chociaż było naprawdę bardzo niebezpieczne. Przed nami jest Mark Webber na pozycji 7, więc Mark Webber także dosyć kiepski start. I tutaj stracił kilka pozycji Mark Webber, czyli australijski kierowca. I tutaj odpływamy się od wewnętrznej, jesteśmy już przed Romain Grosjean. Przed nami jest oczywiście Raikkonen na 5 pozycji, no i Hamilton jest także Baton, jest także Alonso i Vettel oczywiście. Tak więc tutaj pojawiamy się od wewnętrznej, jest jeszcze Kimi Raikkonen, jednak się nie udało, ale jednak tutaj wyjeżdża Kimi, jesteśmy przed Kimim Raikkonenem, czyli przed fińskim kierowcą Lotusa. Czemu tak odległa pozycja? Tak więc pozycja odległa z tego powodu, że w sesji treningowej dostałem karę przesunięcia o 10 pozycji za zajechanie drogi. Był tam delikatny po prostu kontakt, no i ja szczerze mówiąc tego nie zauważyłem. Dlatego też ta kara jest i no cóż, trzeba się z tym liczyć, ale na pewno wyścig będzie ciekawy dzięki temu. Będę gonił tych wszystkich zawodników, mam nadzieję, że to się uda. No i dlatego ta pozycja taka odległa jest Kimi Raikkonen bardzo blisko, tak więc trzeba tutaj uważać i Kimi Raikkonen nie, jednak tutaj odpuścił. Tak więc dosyć słaba forma Williamsa, ale zobaczymy, jaki kontrakt dostaniemy od jakiego zespołu w następnym wyścigu, ponieważ taki kontrakt właśnie będzie i czy to będzie kontrakt z tych najwyższych zespołów, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie to Ferrari, że będzie to McLaren, ale zobaczymy, czy czasem Lotus nie pokusi się. Przecież on tutaj naprawdę wiele pojedynków z tym zespołem potoczyliśmy. No i te zespoły naprawdę były na równym poziomie. No Lotus oczywiście z bolidem dużo szybszym, tutaj nie ma co się oszukiwać. No ale my, jako bardzo dobrzy kierowcy, po prostu z tymi zawodnikami mogliśmy walczyć o najwyższe pozycje, tak? Więc jest dobrze, jest nieźle. Propozycja kontraktu na pewno po tym wyścigu będzie, ponieważ na Węgrzech zawsze jest propozycja kontraktu. Zdarza się od Zaubera, zdarza się od Lotusa. No ale jak to będzie wyglądało, jaki kontrakt będziemy mieli i czy go przyjmę, przekonacie się dosłownie za jakieś 15 okrążeń. Raikkonen na pozycji 6, tak więc tutaj Raikkonen kilka pozycji także stracił, tam Grosjean na pozycji 7, więc oni będą walczyć pomiędzy sobą, a także tutaj Kimi Raikkonen myślę, że będzie walczył ze mną, jest DRS włączony, tak więc Vettel tutaj prowadzi, tak więc jest Vettel na pozycji pierwszej, Alonso czwarty dopiero. Jaką przyjąłem taktykę i oczywiście jak widzicie opony twarde, tamci zawodnicy jadą na oponach miękkich, więc oni mają naprawdę sporą przewagę, około nawet 3-4 sekundy na jednym sektorze, co jest naprawdę kolosalną różnicą, około sekundy na jednym okrążeniu spokojnie. Wybrałem taką taktykę, ponieważ ta pozycja była naprawdę bardzo odległa i chciałbym większość okrążeń przejechać jednak na oponach miękkich, co spowoduje to, że będę mógł zbliżać się do tych zawodników, kiedy oni zmienią na opony twarde. Tutaj delikatny błąd, wyjeżdżam ciut za szeroko, no i to powoduje delikatne ułamki sekund tracę. Tam widzimy, że Raikkonen jest naprawdę bardzo daleko, więc ta nasza przewaga jest dosyć bezpieczna, około 2-3 sekund spokojnie. Tutaj delikatny błąd, delikatny uślizg, ale bez problemu z tego poślizgu wyszedłem. Trzecie okrążenie wyścigu, za dosłownie kilka chwil przejedziemy tylko ten trzeci sektor i zaczniemy okrążenie czwarte wyścigu Grand Prix Niemiec. Tutaj są te słynne trybuny, które naprawdę są takim miejscem fantastycznym. Tutaj bardzo dużo widzów może zasiąść za, no oczywiście na tych wolnych miejscach, ale to jest taki plus tego toru, ponieważ na żadnym chyba torze takich
takich trybun nie ma i naprawdę tutaj emocje są bardzo, bardzo duże, choć ten trzeci sektor jest niezwykle ciężkim sektorem. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo, bardzo wąski, baton bardzo dobre okrążenie, 1.19.320, nasz czas to 1.20.451, więc całkiem nieźle. No jak mówiłem, sekunda na okrążeniu, więc oczywiście te opony twarde. No i tu na pewno czasy będą się zmieniały, kiedy opony zmienimy na opony te miękkie z tym żółtym paseczkiem. Ja postanowiłem, że zjadę gdzieś na 6, 7, maksymalnie 8 okrążeniu. Tam widzimy już kierowców bardzo blisko, więc oni nie odjeżdżają. Jest to bardzo, bardzo dobra informacja dla nas, ponieważ my jednak zjeżdżamy wtedy, kiedy zjadą ci zawodnicy, ponieważ chciałbym być mniej więcej w tym samym miejscu. No i nie chciałbym tracić oczywiście. Tutaj ten lewy zakręt, dosyć ciężki zakręt, trzeba dohamować dużo szybciej niż pokazuje ta linia do hamowań, więc naprawdę jest bardzo ciężko. Wjeżdżamy za chwileczkę do sektora trzeciego, do sektora najbardziej krętego, tak więc sektora najbardziej technicznego. No i tutaj Williams spisuje się najgorzej. Williams bardziej lubi takie zakręty szybkie, gdzie naprawdę ta stabilność bolidu jest ważna, choć ta aerodynamika nie liczy się aż tak bardzo. Tutaj są te prawe zakręty i naprawdę na tych zakrętach jest bardzo ciężko. Te tarki są niezwykle mięsiste i tutaj naprawdę można łatwo wylecieć, chociaż najbardziej mięsiste, takie grube tarki są na torze właśnie na Węgrzech i czeka nas ten wyścig tam już dosłownie za można powiedzieć kilka godzin. Piąte okrążenie wyścigu, jak widzicie, ci zawodnicy, czyli Hamilton na pozycji czwartej, Alonso sobie poradził z Hamiltonem, tutaj standardowa mieszanka paliwa, dwa okrążenia mamy zapasu, tak więc jest całkiem ok. Hamilton tutaj stracił pozycję na rzecz Fernando Alonso z Ferrari, no i tutaj oni walczą pomiędzy sobą i ja mam szansę się delikatnie do nich zbliżyć. Zobaczymy, jak będzie wyglądał, jak tutaj, a i tutaj delikatny uślizg tylnej osi, no i tutaj tył próbował wyprzedzić przód, tak więc musiałem skontrować, ale jest w porządku. Odnośnie jeszcze tutaj sesji kwalifikacyjnej, sesja kwalifikacyjna nie przebiegła po mojej myśli, no szczerze mówiąc Williams spisywał się tragicznie, dlatego postanowiłem, że jaki by kontrakt nie był, praktycznie go przyjmę, jeżeli tylko będzie od bolidu ciut lepszego, na przykład oczywiście Zauber czy Lotus, przyjmę ten właśnie kontrakt od zespołu po tym wyścigu, jeżeli tylko taki się pojawi. Piąte okrążenie wyścigu, dosłownie za moment zaczniemy okrążenie szóste wyścigu Grand Prix Niemiec, wyścigu bardzo ciekawego i tutaj delikatny błąd, no i tutaj jak widzieliście delikatny taki przeskok, ale to właśnie spowodowane tym, że podczas nagrywania miałem delikatny problem, ponieważ prawie się na sekundę zaciął i musiałem po prostu to zrobić. Tak więc tak to właśnie wyglądało. No i tutaj okrążenie szóste, dosłownie już przed chwileczką zaczęliśmy i ci zawodnicy mają około 3 sekundy tylko straty, tak więc nie jest dużo. Raikkonen może używać systemu DRS i on na pewno tego systemu będzie używał, ale zobaczymy jak, czy będzie się zbliżał i zbliża się bardzo szybko i od prawej strony będzie próbował, jednak tutaj próbował nie będzie, tak więc tutaj Kimi Raikkonen odpuszcza. Ja na pewno na tym wyjściu będę w dużo lepszej sytuacji, tak jest już około 0,5 sekundy mam przewagi, tak więc ta przewaga jest naprawdę całkiem spora, jeżeli chodzi o Formułę 1 i czy na tym okrążeniu będziemy zjeżdżać, przekonamy się dosłownie za chwileczkę. Ja będę czekał, aby ci kierowcy zaczęli zjeżdżać. Kiedy oni będą zjeżdżać, to ja także będę próbował do alei serwisowej wjechać. Wzbogacona mieszanka paliwa, no i zobaczymy, czy będziemy w stanie zbliżyć się do tych kierowców, czy będziemy po prostu w stanie tutaj powalczyć z Hamiltonem, z Vettelem, z Alonso i z Jensenem Buttonem, który jest na pozycji bardzo wysokiej, bo bodajże jest na pozycji drugiej. Tak więc całkiem nieźle. Ci zawodnicy jadą dalej, tak więc ja jeszcze jedno kółeczko na tych twardych oponach zrobię. No i tutaj będę starał się jechać jak najlepiej i jak najszybciej. Tutaj dosyć dobrze wejść ten zakręt. Tutaj dobrze, że nie pojawiła się informacja, że ścinamy zakręt. 1.19.200, tak więc o praktycznie 0,8 sekundy ci zawodnicy jadą szybciej na okrążeniu. Tak więc mówiłem 3,4 maksymalnie na jednym sektorze. Ale pamiętajcie, że ja jadę na oponach twardych, a te opony miękkie są dużo bardziej szybkie. Dlatego też będziemy mogli spokojnie tutaj uzyskiwać dużo lepsze czasy. Jest Kimi Raikkonen od prawej strony. Czy będzie atakował? Atakuje Kimi Raikkonen, ale jednak odpuścił. Jednak tutaj Kimi Raikkonen nie będzie w stanie mnie wyprzedzić.
wyjeżdżamy na tą prostą. Ta prosta nie jest jakoś bardzo długa, no ale na pewno bolid Formuły 1 jest tutaj w stanie wyprzedzać, kiedy tylko te wyjście z zakrętu będzie bardzo dobre, a tutaj delikatny błąd, chociaż zmieściłem się w tym optymalnym torze jazdy, siódme okrążenie wyścigu i na tym okrążeniu bodajże będziemy zjeżdżać do alei serwisowej. Aleja serwisowa jest tutaj nie za długa, ale też nie jest jakoś wyjątkowo krótka, tak więc choć jedna chyba z najkrótszych, choć tutaj naprawdę w tych alejach serwisowych czasami jest bardzo ciekawie. No i wjeżdżamy do alei serwisowej już dosłownie za kilka sekund. Tutaj jest ten zjazd, prawy zakręt, trzeba naprawdę bardzo uważać, ponieważ tutaj jest ten żwirek. No i jest Kimi Räikkönen, także wjeżdża. No i zobaczymy, czy tutaj przyblokujemy tych zawodników. Wzbogacona mieszanka paliwa, jednak nie, włączymy sobie oszczędną mieszankę oczywiście jak w alei serwisowej. No i zobaczymy, na której pozycji wyjedziemy, czy ten pit stop będzie szybki. Tutaj już nas Alonso wyprzedził, tak więc Alonso na pozycji wyżej od nas, Rosberg jest na pozycji 8, oczywiście teraz wzbogacona mieszanka paliwa, no i wyjeżdżamy na tor, no i zobaczymy, 8 okrążenie wyścigu, my jesteśmy na oponach szybszych, tak więc będziemy tutaj, myślę, spokojnie mogli walczyć naprawdę o bardzo wysokie pozycje, choć jak widzieliście, 23 lokata sesji kwalifikacyjnej nie dawała nam praktycznie żadnych szans, no ale jest ok, jest dobrze. Oczywiście kamerka jak na razie zostaje taka, podoba mi się, fajnie mi się na niej jeździ, przyzwyczaiłem się, szczerze mówiąc, do niej, więc ona taka już będzie, jest bardziej realistyczna moim zdaniem. Jest Alonso, tutaj popełnił delikatny błąd, no i ja będę w stanie go delikatnie, myślę, tutaj doścignąć. No i czy będę w stanie wyprzedzić Fernando Alonso z Ferrari, zobaczymy już dosłownie za chwileczkę. Tutaj delikatnie opóźnić hamowanie, jest bardzo blisko, jest także Wernie, a i tutaj delikatny błąd, no i cóż, tutaj Fernando Alonso nam delikatnie odjedzie, no ale Jean-Éric Vergne tutaj blokuje Fernando Alonso z teamu Toro Rosso, no i Fernando Alonso po prostu pewnie wścieka się Fernando Alonso na zawodnika teamu Toro Rosso, tam pewnie już lecą słowa do inżyniera wyścigowego, żeby go zdjąć z toru, no ale niestety musi się Fernando Alonso po prostu z tym pogodzić. Tutaj bardzo wolno Fernando Alonso i my będziemy na tej długiej, prostej wyjeżdżać przed Fernando Alonso, tak, jest dużo większa prędkość, no i czy będzie? Jest! Tutaj mamy wyprzedzania od prawej strony, jest Fernando Alonso, tak więc fantastycznie tutaj znakomicie sobie poradziliśmy z Fernando Alonso z teamu Ferrari. Tam jeszcze Räikkönen będzie próbował wyprzedzać Fernando Alonso z teamu Scuderii Ferrari, tak więc fantastyczny manewr Berta. No i tutaj jesteśmy całkiem blisko Jensona Buttona, no i Sebastiana Vettela z Red Bulla. Czy będziemy używać systemu DRS? Jak widzicie, na razie nie. No ale tutaj jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Tam widzimy, że Jenson Button atakuje Sebastiana Vettela z Red Bulla. Oni walczą pomiędzy sobą. No i to jest dla nas szansa, żeby się zbliżyć do tych kierowców, żeby zbliżyć się do Sebastiana Vettela. Sebastian Vettel naprawdę jest bardzo blisko. Lewis Hamilton jest z przodu. No i on jest całkiem bezpiecznej pozycji, ale także możemy go doścignąć, jeżeli tylko nie będzie tutaj żadnych sensacji. Opóźniamy delikatnie hamowanie i dobrze, weszliśmy w ten lewy zakręt. Teraz dobrze pokonać trzeci sektor, już za chwileczkę w ten sektor wjedziemy, no i być jak najbliżej Sebastiana Vettela na tej długiej prostej, gdzie będzie można użyć systemu DRS, tutaj dobrze wejść w ten prawy zakręt, tutaj po lewej stronie są właśnie ten żwir, który naprawdę bardzo utrudnia zadanie, ponieważ nie można przesadzić, nie ma nawierzchni betonowej, więc jest naprawdę bardzo ciężko. Dziewiąte okrążenie wyścigu, jak widzicie, Sebastian Vettel jest naprawdę bardzo blisko, no i tutaj będziemy, myślę, atakować Sebastiana Vettela przy użyciu systemu DRS na tej bardzo długiej prostej. Alonso na pozycji 5, on jest dosyć daleko, tam traci jakieś 2 sekundy do nas, dokładnie 2,5 sekundy praktycznie, więc jest dosyć bezpieczna przewaga. Opóźniamy delikatnie hamowanie i jest Jenson Button, jest Sebastian Vettel także będzie mógł użyć systemu DRS, no i zobaczymy, czy będziemy w stanie używać systemu DRS. Jest system DRS w użyciu, tak więc duża dawka systemu KERS, no i czy zbliżymy się do Sebastiana Vettela, czy zbliżymy się do Jensona Buttona, przekonamy się już za chwileczkę, dosłownie za kilka sekund. Opóźniamy delikatnie hamowanie i jest Jenson Button od lewej strony, jest Jenson Button już za nami, tak więc fantastycznie, bardzo dobrze poradziliśmy sobie z Jensonem Buttonem. No i Vettel jest przed nami na pozycji drugiej, tak więc tutaj myślę, że druga, nawet pierwsza pozycja jest w zasięgu ręki, no ale 11 pozycja to jest nasz cel, ważne, żeby tutaj zdobyć jakiekolwiek punkty, żeby Fernando Alonso za bardzo się do nas nie zbliżył. Jedno okrążenie to jest oczywiście paliwo,
No i tutaj myślę, że standardowa mieszanka paliwa spokojnie powinna starczyć na Sebastiana Vettela, ponieważ on ma opony twarde i no szczerze mówiąc to jest sekunda na okrążeniu, tak więc tylko dobrze przejechać 2-3 okrążenia, zbliżyć się do Sebastiana Vettela, no i oczywiście go wyprzedzić. Tutaj dobrze wejść w prawy zakręt, szkoda, że nie mamy systemu Kersna, ale i tak jest całkiem blisko Sebastiana Vettela. Tutaj dobrze wjechać w ten prawy zakręt, ściąć delikatnie, no i jest fantastycznie, jest bardzo dobre wejście w ten zakręt, dosyć duża prędkość, no i jest bardzo blisko Sebastiana Vettela, już odczuwamy to na naszym bolidzie, prawy zakręt, no i będzie użycie systemu DRS, no i tutaj Sebastian Vettel, najszybsze okrążenie wyścigu, ale to nic, my jedziemy tak samo bardzo szybko, jest system DRS w użyciu, system KERS, no i jest bardzo blisko Sebastiana Vettela, myślę, że tutaj powinniśmy sobie z Niemcem poradzić, no i czy będzie przed Sebastianem Vettelem, opóźniamy delikatnie hamowanie i jesteśmy przed Niemcem, tak więc fantastycznie tutaj poradziliśmy sobie z Sebastianem Vettelem, no i dobrze, pozycja druga, tak więc całkiem nieźle. Hamilton na pozycji pierwszej i tutaj naprawdę mamy szansę stanąć na podium, nawet na najwyższym stopniu podium. 11 okrążenie dopiero, więc tutaj naprawdę duże szanse są przed nami, żeby tylko nie popełniać głupich błędów, żeby tylko po prostu jechać swoim własnym, bardzo szybkim, stałym tempem. Sebastian Vettel bardzo blisko, no i on tutaj tak samo nie odpuści. On jednak będzie atakował, no ale my będziemy w stanie tutaj, myślę, mu odjechać spokojnie na jakieś 2-3 sekundy w najbliższym okrążeniu i tutaj naprawdę powinno dziać się bardzo, bardzo dużo. 11 okrążenie, druga pozycja, Sebastian Vettel na pozycji trzeciej, zaczęliśmy 12 okrążenie wyścigu o Grand Prix Niemiec. Dobrze, że nie pada deszcz, deszcz byłby tutaj naprawdę złym rozwiązaniem, myślę, i naprawdę byłoby to rozwiązanie całkiem takie no niekorzystne dla nas. 1:18.685, najlepszy czas okrążenia o ponad pół sekundy, tak więc fantastycznie, bardzo dobrze. I tutaj Sebastian Vettel przy użyciu systemu DRS będzie atakował, jest od prawej strony, bok z Sebastian Vettelem, jest Sebastian Vettel, ale ja tutaj opóźniam delikatnie hamowanie i tutaj zamykam drogę Sebastianowi Vettelowi. Sebastian Vettel ma delikatny kontakt, jest kara dla Berta, tak więc tutaj przejazd przez aleję serwisową będzie na pewno. No cóż, dramat, szczerze mówiąc dramat, po prostu pech, niesamowity pech Berta w ostatnich wyścigach Formuły 1. No i niestety będziemy musieli tutaj przejechać przez aleję serwisową. Za chwileczkę powinno być przypomnienie o karze, jest dokładnie przypomnienie o karze, więc tutaj myślę, że pozycja w pierwszej dziesiątce będzie pozycją całkiem niezłą, ale mam nadzieję, że jednak będzie pozycja w pierwszej piątce, żeby tutaj te punkty w miarę uzyskać. Alonso jest dosyć daleko, on ma tam 2-3 sekundy kary, oczywiście, przepraszam, kary, nie kary, tylko straty, tutaj delikatny błąd, ciut za szeroko, no i wyjeżdżamy na tą aleję serwisową. Dobrze, że ta aleja serwisowa nie jest jakoś bardzo długa, no ale niestety ta kara jest i musimy ją odbyć. Szczerze mówiąc, nie powinno tych kar być, ponieważ ten zawodnik powinien, ja byłem z przodu, on powinien po prostu odpuścić. Jest Grosjean na szóstej pozycji i myślę, że tutaj z Grosjeanem powinniśmy sobie poradzić, ponieważ on jedzie na tych oponach wolniejszych, a jeszcze 4 okrążenia do mety, tak więc tutaj spokojnie myślę, że Grosjean jest w naszym zasięgu. Maldonado na pozycji 8, więc całkiem nieźle, Pastor Maldonado, no a jak wiecie, w tym prawdziwej formule, w tym prawdziwym świadku Formuły 1 jest po prostu strasznie ciężko Williamsowi zdobyć jakiekolwiek punkty, więc jest to po prostu dramat tego zespołu. No i szczerze mówiąc, ja w tym zespole czuję się całkiem nieźle, chociaż nie mogę zdobywać jakichś bardzo wysokich lokat w sesji kwalifikacyjnej, co też nie jest jakimś tam po prostu odzwierciedleniem formy tego zespołu, ponieważ no jeżeli chodzi o tempo wyścigowe jest całkiem niezłe, no ale sesja kwalifikacyjna po prostu jest bardzo słaba. Tutaj jesteśmy w tym trzecim sektorze i jak widzimy, Grosjean nam nie odjeżdża, wręcz przeciwnie, my się delikatnie do niego zbliżamy, tak więc ta prędkość ogólnie Williamsa na tych oponach szybszych jest całkiem niezła. Pamiętajmy, że ci zawodnicy jadą na oponach twardych, no i oni mają naprawdę duże problemy, żeby te opony dogrzać. Na tym torze ciężko się dogrzewa opony te twarde, co spowodowane jest tym, że oni jadą po prostu dużo gorzej. Tutaj dobrze wejść w ten prawy zakręt, no i tutaj myślę, że Grosjean będzie w naszym zasięgu po nas
następnym okrążeniu, no chyba, że w tym okrążeniu będziemy w stanie go doścignąć. Romain Grosjean w teamie Lotus całkiem nieźle sobie radzi, choć gdybyśmy dostali kontrakt od Lotusa, na pewno zasiedlibyśmy za sterami właśnie jego bolidu, ponieważ on spisuje się dużo gorzej od Kimiego Raikkonena, czyli swojego kolegi z zespołu. Jest bardzo blisko Romain Grosjean i tutaj będzie, myślę, całkiem ciekawie na następnym okrążeniu. Jeszcze trzy pełne okrążenia wyścigu o Grand Prix Niemiec. Jest Grosjean bardzo blisko, szkoda, że nie mam systemu KR, żeby tutaj go delikatnie doścignąć, no ale muszę sobie poradzić bez tego systemu. No i tutaj naprawdę ten sektor, który, myślę, Lotus przejedzie całkiem szybko, choć my na tych oponach spokojnie możemy mu dorównać, a nawet przyspieszyć i delikatnie tutaj urwać kilka dziesiątych sekundy. Jest Lotus naprawdę bardzo blisko i myślę, przy następnej okazji będziemy używać systemu DRS. Tak więc powinniśmy sobie z tym zawodnikiem po prostu poradzić. W kolejnych sezonach, czyli w kolejnym sezonie i dosłownie w tym sezonie w Formule 1, oczywiście na wyścigu w Monzie, będzie możliwość wyboru zawodnika, z którym będziemy się ścigać i najprawdopodobniej będzie to Ferrari. No chyba, że będziecie chcieli mnie widzieć w McLaren, chociaż myślę, że Ferrari jest atak na Romain Grosjean. Bardzo cwanie tutaj zrobił Romain Grosjean, ponieważ my go tutaj wyprzedziliśmy, a on będzie mógł używać systemu DRS. No i zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj mnie wyprzedzić. Jest bardzo duża prędkość, oczywiście Lotusu tutaj na tej długiej prostej. Była to prędkość około ponad 300 km na godzinę. Jest Romain Grosjean od lewej strony, ale ja tutaj opóźnię delikatnie hamowanie. Kontakt delikatny był przed chwileczką, jak widzieliście. No i ja tutaj wypycham go na zewnętrzną. No i jesteśmy przed Lotusem, tak więc tutaj Lotus po prostu nie miał szans. My na tych oponach spisaliśmy my się nad wyraz fantastycznie. Opóźniamy tutaj delikatnie hamowanie na tym zakręcie. Trzeba naprawdę bardzo uważać. Trzeba uważać ze względu na to, że ten zakręt jest takim zdradliwym zakrętem. Tam można wylecieć i można wpaść w pośli. Tutaj delikatny błąd. Jest Romain Grosjean od lewej strony, od prawej, przepraszam. Bardzo dobrze tutaj Romain Grosjean, ale ja opóźniam delikatnie hamowanie od wewnętrznej. Tu wypycham zawodnika teamu Lotus francuskiego, kierowcę Romain Grosjean. Jest naprawdę bardzo ciekawie, tak więc walka trwa do samego końca. Za chwileczkę zaczniemy okrążenie 16 wyścigu Grand Prix Niemiec. Myślę, że wyścigu całkiem takiego ciekawego. No ale jak pamiętacie, sesja kwalifikacyjna nie przebiega po naszej myśli. Dostaliśmy karę w sesji treningowej, więc nawet gdybyśmy zdobyli tutaj 10 pozycję, to i tak 20 pozycja byłaby tym maksymalnym po prostu osiągniętym celem w sesji kwalifikacyjnej. No i cóż, trzeba się po prostu czasem z taką sytuacją pogodzić. Ja się już z tym pogodziłem, że z tym zespołem nie osiągnę tutaj nie wiadomo jakich wyników, chociaż jak na razie jest i tak fantastycznie. Mogę walczyć o po prostu wysokie pozycje. Choć czekają nas naprawdę bardzo ciężkie wyścigi. Wyścigi takie jak Singapur, wyścigi właśnie, kolejny wyścig na Węgrzech, więc tutaj będzie po prostu niezwykle ciężko. Ja myślę, że naprawdę możemy walczyć w tym roku o mistrzostwo z Lotusem. Jeżeli do tego zespołu byśmy przeszli, to właśnie z Lotusem moglibyśmy walczyć z McLarenem, z Mercedesami, no ale z Williamsem będzie ciężko, ponieważ dotychczas tory mi sprzyjały. Szczerze mówiąc, miałem sporo szczęścia. No ale kolejne, takie jak właśnie Singapur, są to tory, gdzie nawet będę starał się po prostu zdobyć jakiekolwiek punkty. No a czy zdobędziemy, czy tam będzie ciekawie? Ciekawie będzie na pewno, ale czy zdobędziemy dobre punkty, które zasilą nasze konto i które oddalą nas od tej czołówki, no będzie niezwykle ciężko. Ja chciałbym, szczerze mówiąc, iść do Ferrari. Chciałbym w tym zespole po prostu zdobyć Mistrzostwo Świata i w tym zespole pozostać, ale chciałbym zasiąść za sterami kierowcy Felipe Massy i chciałbym tutaj z Fernando Alonso myślę po prostu walczyć. Czy będę w stanie z Felipe Massą? Zobaczymy. Jest Grosjean od lewej strony, od prawej teraz. No jest Grosjean bok z Grosjeanem, jest Grosjean przed nami, tak więc tutaj Grosjean naprawdę bardzo duża prędkość, ale nie ma się co dziwić. Jest opóźnienie, hamowanie. Jestem przed zawodnikiem teamu Lotus, tak więc tutaj zawodnik teamu Lotus nie miał już szans. No i tutaj nic nie powinno się zmienić. Ja powinienem dojechać na pozycji szóstej, więc pozycji całkiem niezłej. Jestem w takiej kanapce pomiędzy Raikkonenem a Grosjeanem, czyli dwoma zawodnikami teamu, oczywiście teamu
Teamu Lotus. Jeżeli będzie taka sytuacja, że po prostu tylko będę mógł walczyć z Fernando Alonso, nie chcę tego robić, szczerze mówiąc, ponieważ chciałbym z tym zawodnikiem właśnie w teamie być. Chciałbym, żeby to Felipe Massa z tego teamu wyleciał. Dlaczego? Lubię Felipe Massę, ale jednak Fernando Alonso dałby więcej zespołowi i mógłbym z tym zawodnikiem zdobywać na przykład dublety, co byłoby czymś fantastycznym. Ostatnia prosta, no i jesteśmy na mecie wyścigu Grand Prix Niemiec na pozycji 6, więc pozycji znakomitej. 9 jest Pastor Maldonado, więc także zdobywa punkty dla zespołu, a także dla siebie w klasyfikacji kierowców. My nadal będziemy na pozycji pierwszej, tutaj Fernando Alonso nas nie doścignął, Alonso na pozycji czwartej, Jenson Button trzeci, Vettel drugi i Hamilton pierwszy, 25 punktów, fantastyczny wynik. Kto tam nie dojechał? Nico Hulkenberg i Mark Webber zdyskwalifikowani, więc oni tam po prostu musieli szaleć. 21 punktów traci Lewis Hamilton, wskoczył na pozycję drugą, Alonso na pozycji trzeciej, Button czwarty, Vettel dopiero szósty, Mark Webber jest na pozycji piątej, więc całkiem nieźle. Tutaj gratulacje od naszego zespołu, no i zobaczymy, jakie będą informacje za chwileczkę. Bert już myśli o przyszłym roku i o to dokładnie nam chodzi. Jaka propozycja kontraktu? Poczekamy sobie jeszcze chwileczkę, pozostawię was chwilę w tej niepewności. Zobaczymy sobie punkty, ile tych punktów, na który poziom wskakujemy. Pewnie będzie to poziom 7, nadal tak jest. No i propozycja kontraktu będzie już za chwileczkę. Tutaj pogoda jeszcze. Niedzielny wyścig będzie słonecznie. Wygrywamy z kolegą z zespołu. Całkiem niezły wyścig. Całkiem niezłe tutaj notowanie. I kontrakt od Lotusa. I ten kontrakt myślę, że mogę przyjąć. Lotus jest całkiem niezłym zespołem. I jak na koniec sezonu, końcówkę sezonu. Oczywiście jeszcze do połowy sezonu w sumie nie doszliśmy, ale ja tą ofertę przyjmę. No i tutaj krótka prezentacja właśnie tego zespołu. Zapraszam was na kolejny wyścig. Tym razem już w zespole Lotus i myślę, że tutaj będzie można powalczyć o wysokie lokaty. Zapraszam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej.